Oho, Kinkewicz. Kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście znowu opera przed wami, Pagan Online. Gra, która, kurczę, tak trochę chyba mocno wstrząsnęła światem RPG-owym, action RPG, czy jakiś tam looter-based gier tak naprawdę, nie? Ciekawa rzecz. Chyba nie spotkałem się z grą, która byłaby przypominająca Diablo, czy tego typu gry, którą kierowałoby się postacią w WSAD. To jest dosyć dziwna, ciekawa rzecz wręcz. Ale moi kochani, mamy okazję, więc sobie na pewno zobaczymy, zbadamy, ogarniemy. Mam nadzieję, że warto. Oczywiście... Jak to ja będę grał zabójczynią, jeśli jest taka możliwość. Gra, jak zauważycie przy zakładaniu konta, jeżeli kiedyś będziecie chcieli, ma połączenie z Wargaming, czyli ludźmi, którzy stworzyli takie gry jak World of Warships, World of Tanks, czy coś w tym stylu, nie? I to mnie zastanawia, bo gra wychodzi od razu z bardzo dużą bazą klientów. I podejrzewam, że to może być jej sukcesem, bo w World of Warships i w ogóle wszystkie te World of coś tam sporo osób gra, nie? Więc to może mieć ręce i nogi, ale zobaczymy jak bardzo na tej zasadzie. Okej. Czym jest Enya? Złodziejka życia, walka dystansowa, oparta o inteligencję. Okej, przynajmniej jakaś tam złodziejka. Siła, zręczność, inteligencja, wytrzymałość. Płacząca sierota zrodzona z mrozu i krwi. To cud, że ta mała dziewczynka przeżyła. Znaleźli ją kapłani starożytnego zakonu mrocznej wiedzy i wychowali, wytrenowali, by służyła ich wynaturzonym celom przez praktykowanie krwawej magii. Pewnego dnia Ania złamała śluby i obrała własną ścieżkę. To bicz wybrała na swoją broń. Wprowadza jej serię ataków na odległość, pochłania jej pozostawione przez wrogów krople krwi, aby rzucać wysysające życie zadające obrażenia czary. I tu jest taka, powiem wam, ciekawostka. Okej, opis rytuałów, bo gra jest bardzo, ale to bardzo przypominająca każdą jedną mobę na świecie. Jeżeli mówimy... Dobra, weźmy ją sobie. Wbrew przeciw, bohater oznacza początek twojego heroicznego dziedzictwa. Wspaniałe linii bohaterów i opowieści legend, które będziesz z nimi tworzyć. Czy na pewno chcesz, by bohater Enya został twoim bohaterem założycielem? Jak najbardziej. There has always been darkness. Endless darkness. And in that darkness there was always light. The eternal balance. Gods are the guardians of this harmony. Without the gods, there would be no balance. Without the balance, there would be no life. Say what? No właśnie. Kliknij, aby kontynuować. The fourth war of the Shroud began without warning and without mercy. Slaughter everyone! This world belongs to the Master! This realm belongs to the Master! Sad? Dobra. A, trzaskamy ich po ryjach. Okej, czy ja mam? Czy ja mam jakiś unik? Podkułam podkę życia. Dobra, spoko. Lewy, dobra. Prawy, zadaje obrażenia w obrębie 360 stopni i odpycha wrogów. Jasne. Okej, shift. Przebicie wrogów i kradzież życia. A, okej. Okej, dobra, ale rozgrywka przynajmniej jest taka dosyć siermiężna.
Nie ma, przeproś. Okej. Okay. Może nie jest jakoś tam... Nie, no jest zabójczynią. Ewidentnie jest zabójczynią. Zakaradol. Aratul Anatol. Tego jeszcze nie było. Rzuć zaklęcie. No, moi drodzy. Nice. Nie, czuję się potęgę, powiem wam, w bohaterce. I to nawet bardzo. No chodźcie. Nice. Dawaj, dawaj, dawaj. A co mam pod spacją? Dobre pytanie. Mógłbym przeczytać najpierw zdolności. Last wave. Ups. No tylko te uniki to mi tak trochę wychodzą tako. No dosłownie, tak jakbym grał w LoL'a, tylko tego starego dobrego jeszcze. Yes! Okej. Okay. Przyboczny Usuda. Nie, no dobra. Podoba mi się to niesamowicie. Czekajcie, czekajcie. Tylko ja sobie to ogarnę. Pod prawym przyciskiem mam taki atak dookoła. Spoko. Shift. Wysysanie zdrowia z zatrafionego przeciwnika. Okej. Okay. Wysysam zdrowie z każdego przeciwnika, przez którego w ten sposób przejdę. Wąpierz. Wysyłasz ogromnego nietoperza krwi, które zadaje obrażenia wszystkim wrogom, których napotka i powraca do maga, uleczając go za każdego trafionego wroga. No dobra. Spoko. Przywołanie roju nietoperzy. Spowolnienie na każdego wroga, który znajdzie się w obszarze roju. Dobra. Spacja. Krwawy pocisk. Poświęcasz własną krew, tworzysz potężny pocisk, który zadaje małe obrażenia obszarowe, gdy trafi przeciwników, unieruchamia ich. Pocisk wybucha, pozostawiając za sobą krople krwi. Okej, okay, ale to generuje punkty, żeby rzucać inne zaklęcie. No dobra. Widzicie serce. Przywołanie wielkiego pulsującego serca, które po krótkim czasie eksploduje, zadając potężne uszkodzenia w promieniu wybuchu. Uderzenie w serce podstawowymi atakami potęguje ten efekt. No dobra, czyli jak rzucę F, to lepiej, żebym walił wszystkim innym też. A co to jest? To. To jest, rozumiem, że coś na mojej mapie. No dobra, może się mylę. I moi kochani, powiem wam tak. W tym momencie to chodzi na RX-ie MSI RX470 4-gigowej wersji i nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystko jest na epickie, epickie i epickie. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, chyba mogę wam pokazać, nie? Wszystko jest na epickich. Także, no V-Synca nie potrzebuję, bo nie potrzebuję. I jeszcze dodatkowo tryb rozgrywki jest w oknie. Nie jest to pełny ekran, który ma mocniej trochę odciążyć, powiedzmy, zasoby. Nie. What the? Grare hier. We serve the master of the shroud. He summons you back into nothingness. Only death and oblivion await you. No i nawet jest... Nie ma ruchu warg tych postaci czy coś. Ewidentnie jest to... Na podstawie mopki. Pagan Online. Tylko kwestia, moi drodzy, jest taka, że Pagan Online ma być oparte o słowiańską mitologię, jak się dowiedziałem, więc to też może być dosyć ciekawa koncepcja. The divine fortress, home to the gods.
A place powerful enough to bring you back from death, hero. Yes, you did die on that battlefield. The Pantheon is a place where the soul shards of heroes converge into one being, neither living nor dead, an eternal hero coming down from the heavens by divine mandate. I'm sure you have many questions, and all will be answered in time. But first, I need to show you something. Follow me, hero. Okej, teraz mam pierwszy poziom, będę zbierał. For centuries, Dabog, Perrin, and Velis, our gods and protectors, stood their vigil from here. They gave mankind the might to drive the demons back, watching over the world from their eternal thrones. But now, in our most desperate hour, the eternal thrones. No właśnie, czemu? The gods kept the balance from shifting back to the demons of the Shroud, protecting all the realms of Rod from each major demonic incursion. Jest poniedziałkowy świąteczny poranek. Jest poranek, więc pstryk i energetyk. We do not know what happened to them. But whatever force removed the gods from our realm, it was a power of terrible magnitude. Albo oszustwo. Velis, god of nature, trickster and traveler. No longer does he protect the forests. Perun, god of thunder and might, his protection and strength are no more. Dabuk, god of light and life, the shining beacon of his presence has turned to darkness. This throne belonged to Morana, goddess of death and wisdom, but she perished long ago, and we have a danger far more urgent to deal with. This is the reality we face now, hero. The gods are gone. We must solve the mystery of their disappearance. Our fate depends on it. An ancient item of great power, a weapon left to us by the gods, is somewhere in the ancient Mount Igman. You must return from Pantheon to the land of the living and find it. Your quest begins through the Battle Gate. It will take you back to the realm of the living. Remember, you cannot stay there forever. Your soul must come back to the Pantheon and rejuvenate. Okej. Użyj przycisku bramę bitew. Dobra. R. Moc pradawnej Kutidzi. Tu, brama bitew. Na ekranie bramy bitew znajdziesz mapę bitew oraz obszerną listę dostępnych kampanii, misji i zabójstw, aby, czyli pewnie trybów rozrywki. Aby rozpocząć bitwę, kliknij na węzeł na mapie i wybierz przycisk bitwa. Alternatywnie wybierz bitwę z listy bitew po lewej stronie ekranu. Przed rozpoczęciem bitwy możesz wybrać poziom trudności. Dostępne są trzy trudności, które można odblokować wraz z postępami. Nice. Nice! O, reszty. Jest trochę rozdziałów. Okej, dobra. Misje? Misje są później dostępne? Zabójstwa też? Trudność hard, master. Dobra, ale trzeba spełnić pewne wymagania. Teraz czymy co. Okej. Okay. No generalnie Pagan Online, więc zakładam, że będziemy grać z innymi graczami. Tak, po prostu zostaniemy dołączeni. Zakładam też, że można to zrobić solowo, ale to muszę sobie zobaczyć. Welcome to Igman. The greatest of mountains, a living barrier against the demons of the Shroud.
The crucial Igman stronghold is being overrun by demons as we speak. If it falls, we all fall with it. Somewhere within its walls lies an W tym momencie nie powiem idealne połączenie, ale graficznie jest to takie niezłe połączenie pomiędzy Diablo 3 a Torchlightem. Nie? Nie macie takiego wrażenia? Fortress. A, zbieramy też wiedzę. Ups. Its mighty wall, the Bedum, withstood three great wars and hundreds of demonic incursions. A co to? No dobra. Nice. Die. Blood for the blood god. Okej, to na razie mam zablokowane, czyli rozumiem, że muszę sobie najpierw poziomów nachapać. No dobrze, powolutku. Aha. Okej, i co? I dopiero teraz są wszystkie widoczne przedmioty, tak? Kiedy uda się ukończyć tak zwaną falę. Interact. Batog. Inwentory. Okej, obrażenia, szansa na kryta. Dobra. Wymieniamy. I lejemy. Must not fall. Fall. Sweet sustenance. Spokojnie, damy sobie radę. Ale ci przeciwnicy przyjemnie padają. Dobra, przedmiot. Jest to amulet. Mroźny stalowy nawęs of witching. Okej. Dobra. Umówmy się. Magic charm. No, część jeszcze nie jest przetłumaczona na polski. Wcale mi to nie przeszkadza. No. Waria. It is up to the Vechna Garda, the Igman Guard, to protect the stronghold. A new wave of attackers. Into the fray. The Vechna Garda have been the stalwart defenders of Igman since the keep was built. They fought off numerous attacks by the demons, and were led by King Vukashin himself against the great dragon of the Shroud. Nie ma, przeproś. Mlask. Nice. Sporo tego towaru tak leci na zakończenie. Okej, okay, a to jest co? To jest... Nie, chyba to nie jest nic takiego do zniszczenia. Ani... Nic w tym stylu. Fajnie, że tu są tylko ikonki. Nie ma jakiejś tam kupy napisów czy czegokolwiek takiego. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Co my tu mamy z... Większe obrażenia. Płomienisty grawerowany batok. Większe obrażenia. Idziemy w obrażenia. Broń ma służyć obrażaniu. Mroczna księgo. Pancerz oraz uniki. No, na pewno. No dobra, i będą pancerz oraz uniki. R. That was some fight. We sure smashed those uglies good. But we're far from safe. Something tells me this is the beginning of the fourth war with the Shroud. Ah, either way. Thank you for your help, friend. Dawaj, hajs. Behold, a portal stone. Part of the heavens made manifest. It will take you back to Panthe. Okej, on na mnie czeka. A, no dobra, bo reszta została zablokowana. No, całkiem liniowo to wygląda. Battle complete. Okej, co jeszcze? Dostaję jakieś tam podsumowanie, tak? No dobra.
Continue. Jeszcze jest tabela wyników? Na co mi tabela wyników? Ja chcę się cieszyć mordowaniem. Na pasku szybkiego dostępu ikona mikstur leczenia pokazuje dostępne mikstury w plecaku bohatera. Kliknij na ikonę, aby uzupełnić mikstury za parę złotych monet. Na Panteonie ikona szybkiego dostępu odłamków bohaterów pokazuje portret bohatera, którego odłamków zebrałeś najwięcej. Po najechaniu na niego zobaczysz listę trzech bohaterów z największą liczbą odłamków. Kliknij ikonę, by otworzyć kuźnię bohatera. You can only spend so much time in the mortal realm before you have to return to Pantheon and replenish your power. The Hero Forge is a place where all the soul shards converge. It's the place a hero of your stature can use to prepare for battle. For battle. Okej. Okay. Użyj przycisku kuźnia bohaterów, aby zobaczyć wszystkich dostępnych bohaterów i kompanów. Nie kompanionów chyba. Odblokować ich i dodać do swojego dziedzictwa. Tutaj możesz również zobaczyć i odblokować wszystkich bohaterów, skórki i inne personalizacje. Okej, okay. Czyli jednak mikrotransakcje są. Mimo, że zapłaciłem za grę. Och, siajze. Okej. Okay. Kuźnia bohatera. Jeden z największych boskich cudów. Kuźnia bohatera to mechanizm, który przechowuje odłamki dusz zmarłych wielkich bohaterów, zanim przedostaną się oni do krainy umarłych. Kuźnia bohatera wyświetla pełną listę dostępnych bohaterów, ich postęp w grze i personalizację, sprzęt oraz dodatkowe informacje dostępnych kompanionów. Główny ekran kuźni bohatera. Bohater pokazuje wiedzę wybranego bohatera. Dużo tego bohatera. Odłamki. Skrystalizowane dusze, przesycone mocą. Odłamki są specyficzne dla każdego bohatera. Pojedynczy bohater ma swój własny rodzaj odłamków. Odłamki bohatera można zdobyć na wiele sposobów, lecz najefektywniej przez polowanie na niebezpiecznych wrogów w specjalnym typie bitew zabójstw. Zabójstwa stały się dostępne w miarę postępów kampanii i wymagały specjalnego przedmiotu, aby można było wziąć w nich udział klucza zabójstw. Lista dostępnych zabójstw znajduje się na ekranie bramy bitew pod zakładką zabójstwa. Dobra. Okay. Personalizacja. Kompanii. Ranga dziedzictwa. Okej. Okay. Okej. Okay. What is this? This. To są pozostali jeszcze bohaterowie? Nice! O! A na początku było tylko trzech dostępnych, nie? Okej. Okay. To jest jakiś madzuj. Valeria! Dobre. O! Druid. Druid z misiem, no dobra. Nice. I Masza. O! Coś czuję, że Masza też mi się spodoba. Okej. Okay. O, taki Bart. No dobra. Bart, kościej. Kościej może być niezły. Darkness. Prawdziwy upiór. Dobra, ale to może innym razem. Personalizacja. Pokażcie mi, co tu jest w ogóle. Okej, okay, ale personalizacja też jest za te kryształy, które możemy zdobyć. No dobra. Wiem już, na co będę zbierał. Opera, ale bohaterów też. Chrzanić bohaterów, ty. Dobra, apety. Arcymak leśniak. Dołącz kompaniona. Okej. Okay. Szansa na znalezienie złota. No dobra. Kleśnić. Aha, okej. Okay. Memotki. No, no. Aż się dziwię, że. Banery i tytuły. Dobra, postęp. Okej. Okay. Ranga. No, dobra, to jest podpowiedź. No dobra, już coś wiem. Przycisk bitwa natychmiast przeniesie cię do bitwy. Typ bitwy możesz wybrać z rozwijanego menu. Something powerful is hidden in Igman. Perhaps some of the soldiers stationed there know more of its location. The defenders of Igman still need your help, hero. You should go to their aid. Okej. R. No to następne. Nie ma problemu. Bitwa. Dajcie mi znać, jak wam się to podoba, bo kurczę, coś tak i chodzi to płynnie.
I graficznie jest spoko. Demons and devils, please don't make me laugh. Szkoda, że swojej postaci jako takiej. Zaraz, a ja też nie mam żadnych poza tym takich jako takich skilli, nie? Na zasadzie awansów, coś, nie? Chyba. Zobaczymy. Where'd you go? No matter. It's good to have you here. I have a feeling these attacks are not random. In fact, I think I know why the demons are here. At the heart of Igmund's stronghold lies a seemingly endless pit. It was there since the keep was built. Most people just accept it as one of the many oddities of the place. But I know better. We blacksmiths have always known it to be the location of a mythic artifact. Okay, i demony chcą go zdobyć, a ja go muszę odbić. No, pretty normal. Let's go. Well met, friend. Since you decided to join us, we should discuss our defenses. I'm afraid these attacks are just the beginning of a full-scale invasion. Ostrzesz ty. Po czym to poznałeś? My men and I will hold the eastern wall. You and Ognia head to the upper floor and stop them from striking the rear. Rozjechał się o mnie. Okej. I think I know what these beasts are after. Quickly, follow me. Destrukto. O, jeszcze w słowiańskich klimatach, jak można nie chcieć grać w tę grę? Właśnie w tym momencie Diablo 3 straciło dla mnie jakiekolwiek... Chociaż nie, dobra, wróciłbym, gdyby do Diablo 3 rzeczywiście w końcu cokolwiek dodali sensownego. Na szczęście się to nie stanie. Nie ma takiej opcji raczej. Diablo 3 to już jest historia przeszłości. Stalowa Egida. Typ przedmiotu base, ward. Jakoś solidna. Okej, okay, to trafia jako co to jest? Jako miejsce na... Na co? Na stróże. No dobra, niech będzie. Tu na razie i tak nie mam nic więcej jak 200, dobra. Okej, zaraz jeszcze. A, takie, że takie całe statystyki mogę mieć, dobra. Where to now to? Dobrze, że chociaż jest ten znacznik. Chociaż mógłby być on bardziej przy krawędzi gdzieś ekranu. Nie tak od razu z wejścia. Zastanawiam się, ile rzeczy mogę zniszczyć w otoczeniu. Nice. Grawerowany batok. No dobra, weźmiemy. Zakładam, że jak we wszystkich grach tego typu da się to jakoś rozłożyć na jakieś części pierwsze i coś z tego wyciągnąć. Dawaj skrzynię. Nic specjalnego. No będziemy chyba nerdzić, drodzy państwo. Wszystko na to wskazuje. Tu chyba dźwięku brakuje. Jakieś takie głupie wrażenie. Aha, okej. Okay. Nie wytrzymała napięcia. Gądź się. Odłamek Aisoka. No fajny sposób na... pozyskiwanie nowych bohaterów, nie powiem. Okej. Dobra, zaraz, najpierw zobaczę, czy jest to coś jeszcze, z czego mogę na przykład jakiegoś golda wycisnąć, czy coś. Naj. That was... some fight. Glad you got that stinker for me. I think I know what they're after. Don't be denied. Okay. Then Napula will fall. Ups, dobra, zaraz. Najpierw kliknąłem, później się zastanawiałem. Co Egida czarów daje mi? Pancerz, unik, odporność na zimno.
Więcej pancerza, a mniej uniku. Stalowa... okej. Okay. Wolę unik niż pancerz. Gdzie ja mam ten unik? Manewr? Czy unik jest pasywną rzeczą? To chciałbym wiedzieć akurat. Szansa na uniknięcie ataku wymierzonych bohatera. Tylko ja chciałbym wiedzieć jakoś tak, jak to coś wpływa w ogóle na cokolwiek. Lub redukcja obrażeń. A ile redukuje obrażeń? Bonus do wartości pancerza. Bazowa wartość pancerza. To się dowiedziałem. Dobra, nic specjalnego. Nara. Battle complete. Okej. Da się to jakoś... O, właśnie. Da się to rozłączyć. I dzięki temu czuję się, jakbym grał w normalną grę. Don't mourn your new friend yet, hero. The power of Pantheon is a mystical one. And as its champion, you serve as a beacon to the worthy souls of those who die near you. Ognia was brought back to serve just like you. She's already here. In fact, she wants to talk to you urgently. Okay. Cześć, Ognia. Was a strange experience, but waking up here is something else. Sorry I wasn't of more help down there, but perhaps I can aid you in a different way. I don't think those demons attacked the stronghold by accident, nor do I think that old man sent you there without good reason. As I said, there is an endless pit in the stronghold. The secret of the pit was a tale told amongst blacksmiths for generations. For generations. The most powerful tool to prepare us for the upcoming war. The Drivna Gutia. Drivna! Ka! Ka! I felt the Gutia was near, but I dared not hope. Hero, this could be the one thing that can turn the tide. It can also be our downfall. If we don't get to it before the demons. Quickly now, I shall accompany you to the pit. We... Okej, okay. Kurczę, graficznie jakoś tak nie podoba mi się ten foliage, który jest na tym. Da się to jakoś... Znaczy, nie zależy to od postprocesów, chociaż... też chyba nie bardzo. Okej, okay, właśnie, a może ultra? Bo jeszcze epickie mają jeszcze jedno odzorowanie. Ultra. Okej, okay, ja nie zauważyłem różnicy. No ale dobra. Nie zauważyłem, znaczy, że jej, nie znaczy, że jej nie ma. Tylko tak... Jakby strasznie się wszystko... Nie wiem, błyszczy, powiedzmy. Jakieś takie mam dziwne wrażenie. Dobra, bitwa dalej. Ciśnijmy. The Gutia was given to us by the gods themselves, which means it will take powerful magic to get to it. We have one shot at this, hero. You must guard me until my chance. Extract the Gutia. No, spokojnie. Tylko sobie zobaczę, czy tutaj gdzieś golda nie ma. Dobry, mam zasięg. Won. Level up! Ciekawe, co tak naprawdę ten poziom mi daje, poza odblokowanymi nowymi skillami. Ja mam takie durne wrażenie, że niewiele. A chciałbym mieć jakiś taki większy wpływ na rozwój postaci. Damn.
więcej was mapka nie miała. Do piekła, demony! O cię pogięło, gościu. Dobra, ku. O, szesz ty. O, już robiło mi się miękko troszkę. O, i to jest dopiero EQ. Okej, wszystko to jest białe, więc mam nadzieję, że to coś z tego będzie. A, że nie wszystko. Tutaj są inne rzeczy. Okej. Co, że za daleko? Możesz ty! Możesz ty, nie wiedziałem. Co my tu mamy? Bonus do wartości manewru. Czyli uniki, generalnie. Książeczka. Pancerz albo uniki. No postawmy w końcu się w jakiś... Określmy się, no jak widzę to uniki. No to jak uniki, to uniki. Okej, w którą stronę jeszcze mogę... Tutaj pancerz. No to uniki. Pancerz, pancerz. Pancerz, uniki. Ryki, tyki, będą uniki. Dobra. I to chyba na tyle. No, dawaj. Well done, hero. We have it. We have the Drevna Kutia. Okay. Fools, my freedom means your damnation. Okay. Destruction. Weźcie mi coś powiedzcie o tym artefakcie. I've been hearing tales of it since I was a little girl. Never thought I'd see it with my own eyes. The Drevna Kutia was meant to aid humanity in desperate times. And times don't get more desperate than this. Place it on the pedestal, hero, and let's put it to good use. Okay. Uwolnij miejsce w plecaku przynajmniej dla jednego przedmiotu. Możesz zarówno przenieść przedmiot z plecaka do schowka, jak i zniszczyć sam przedmiot. To tak całkowicie nie mam? No dobra. Nieważne, mogę zniszczyć. Tylko jak? Chcesz sprzedać? Tak. Dobra. Okej, rzemiosło. Aby wykonać element sprzętu, umieść recepturę w maszynie, klikając prawym przyciskiem myszy lub przyciągając go do środka miejsca, następnie umieść podstawowy przedmiot o odpowiednim poziomie i typie na środkowym miejscu. Dobra. Okej. Tworzenie receptury. 500 zł. Receptura broni. Z użyciem solidnych narzędzi, czyli po prostu wtedy magiczny przedmiot, tak? W tym miejscu chyba był, więc... Okej, okay. A jakbym wykorzystał, chyba to jest najmocniejsze, jaki mam. Aha, żeby coś takiego wytworzyć, to potrzebuję już w ogóle jakichś cyrków, nie cyrków. Items, materials, receipts. Okej. Okay. Drag or right click a base item to use in crafting. Ja chyba czegoś nie ogarniam.
Aha, okej. Cóż. No i wykuto. No dobra. Posaż. Dobra. No i okej. Wszystko jasne, tylko że pozbyłbym się tych śmieci. The legends were true. It works perfectly. Don't forget to come back here often. And improve every piece of your gear if you want to stay mightier then. Mightier. Tak, ja want to stay mightier. Tylko chciałbym się pozbyć tych śmieci. Okej, to mogę sprzedać, tak? A czy ja mogę to, nie wiem, jakoś rozłożyć czy coś? Tu jest schowek, którego w ogóle nie potrzebuję w tym momencie. Materiały. Okej, no co, materiały tylko mogę sobie tak ozdobyć? Okej, tak z odruchu klikam lewym przyciskiem, żeby mi się postać przemieściła. Shit, son. No dobra, może w przyszłości, ale na razie i tak muszę oczyścić sobie ekwipunek. No to akurat to sprzedawanie trochę trwa. Na razie jeszcze nie wiem, po co mi się to złoto przyda, ale może mi się przyda. No. Okej, dobra, pozbyłem się. Mów do mnie. The Kutia will be a great help indeed, but alas, we don't have time to admire shiny armor and sharp weapons. We must put them to use since the moment has come for a most deadly adventure, hero. We must find the absent gods. The battle gate will take you to the south, to Caradol, and from there we shall seek out the light. Okej. Użyj czatu, aby znaleźć innych bohaterów, walczyć razem z nimi. Pff, na pewno. Bitwa kampanii. Okej. Odłamki. Na razie mam mało odłamków, więc nie spodziewamy się uzyskać w najbliższym czasie jakiegoś tam konkretnego bohatera. No ale też mi to nie przeszkadza. Ja swoją idealną bohaterkę już mam. Absent gods cannot be found by scrying or prayer. Our best bet is to locate their temples. The voices of the gods echo in their temple halls. Whatever happened to the god of light and life, his temple is our only hope of finding. Okej. Nice. Dobra, ten unik to się przynajmniej co jakiś czas udaje. Leżeć. Kapłanów się zachciało przywoływać. Dobra, na razie mam lepszy. Na razie. Więcej miksturek się nie da. Okej, ale tam na początku coś mi pokazało, że o, tutaj coś odkryłeś. Skrzynię? Czy coś? Ciekawe, czy trzeba ją odnaleźć. O, właśnie. Haria, mistach. No, moi drodzy.
To jest też najwyższa pora, żeby się pożegnać, chyba kupca w końcu dostanę. Moi drodzy, widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że sama ta gra was zainspiruje do tego, żeby w nią zainwestować i trochę pograć. Bo zapowiada się całkiem fajnie, a my sobie to jeszcze sprawdzimy w przyszłych odcinkach. Póki co jest i tak posłucha, więc nagrywanie pięknego hack and slasha może być całkiem niezłym wyjściem. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie to dalej oglądać. A póki co, trzymajcie ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej!